Cześć, dzień dobry, witam Was na moim kanale. Zawsze staram się wykorzystać ten moment, kiedy jestem sama, żeby tak na spokojnie się z Wami przywitać, bo nieraz mi gdzieś tam piszecie w wiadomościach, w komentarzach, żebym nagrała poranną rutynę. Słuchajcie, no na razie nasza rutyna jest bardzo zmienna, wiecie, wygląda różnie, zależy czy mąż pracuje zdalnie, czy jest w domu, czy która z dziewczyn stanie pierwsza. Na razie nie wyobrażam sobie jeszcze rano tego nagrać, może dlatego, że Marusia chodzi spać, jak wiecie, półtorej godziny po wstaniu, idzie z powrotem spać, więc ja w te półtorej godziny naprawdę muszę dużo zrobić, chyba żebym nagrała coś takiego, żebym Wam to tutaj tak opowiadała i tylko byłyby to jakieś klipy dodatkowe, no bo nie wyobrażam sobie rano do Was jeszcze gadać, bo nie wyrobię się po prostu. A tak poza tym dzisiaj jest taki deszczowy dosyć dzień, tak marna, że tak powiem, pogoda. Mamy piątek i tak sobie pomyślałam, żeby zabrać dziewczyny na wycieczkę razem, bo tak jak już widzieliście w innym vlogu, Marusia śpi w wózku, śpi w samochodzie i właśnie staram się, żeby nie spała na rękach po zjedzeniu mleczka, żeby się dobrze czuła i tak dalej, więc muszę ją gdzieś zabrać na tą drzemkę. Wiecie, nie chce mi się leżeć w łóżku cały dzień z nią, w sensie usypię cały czas i w kółko, tylko żeby z Lili też coś porobić. Jest taka sala nowa, Dzikie Pląsy, znajduje się w Borkowie, to jest około 45 minut od nas i to by był w sumie idealny czas, żeby je tam zabrać, bo Marusia sobie zdąży zasnąć, jak dłużej pośpi, to sobie jak gdzieś tam obiadę jeszcze dookoła i jak będziemy wracać, pobędziemy tam z półtorej godziny, dwie godziny, to znowu sobie zaśnie, więc wychodzi na to, że byłby to idealny czas. Jedyny minus jest taki, że nie naładowałam telefonu, a musimy za moment wychodzić. Wiecie, jak to jest z drzemką, że trzeba wyjść i koniec, nie można tego czasu przedłużać. Więc mam nadzieję, że mi starczy baterii. Więc tyle słowem wstępu. Udało mi się spokojne przywitanie zrobić. Muszę chyba coś z włosami zrobić, jakieś takie są dziwne, no ale dobra, trudno. Taki dzień najważniejszy, że w ogóle jakoś się dzisiaj ogarnęłam, a więc zapraszam Was na dzień z nami i zabieram dziewczynki właśnie na salę zabaw. Wróciłyśmy już z dziewczynkami z Dzikich Pląsów. Muszę Wam powiedzieć, że sala jest naprawdę bardzo fajna. Widać, że jest mocno użytkowana, szczególnie w weekendy. Chyba nie zaryzykowałabym, żeby jechać tam w weekend. Natomiast jak my byłyśmy, to słuchajcie, były tam dosłownie... była tam dwójka dzieci, zmieniały się, potem przyszedł jeden chłopczyk, który był sam, bo tata chyba poszedł na siłownię, tam chyba jest, więc naprawdę było bardzo spoko, mogłam sobie małą spokojnie nakarmić, pójść z Lili do łazienki, wiecie, otworzyć szeroko drzwi, nikogo tam nie było, więc Marusia nas widziała i naprawdę bardzo czyściutko, wszystko takie świeżutkie widać, więc fajna sala. Wiem, że ona jest też chyba w Gdańsku Osobej, chyba tak, ale nie powiem Wam, że bardzo się stresowałam, ponieważ wyjeżdżając stamtąd miałam jakieś 4% baterii i wiedziałam, że z takiego Borkowa no nie wrócę sama. No bo z tych uliczek to jest tak, na jakimś takim osiedlu, wiecie, no nie byłabym pewna, nie byłam pewna, jak mogłabym wrócić do domu, nie byłabym pewna drogi. Wszystkich się pytałam o ładowarkę, ale nikt nie miał, kto był na sali, ani pani wejściówki do iPhone'a, więc trochę klops, jeśli o to chodzi, ale całe szczęście udało nam się wrócić. Fajne jest to, że Malunia jest taka spokojna, taka cierpliwa i wiecie, na tej sali wytrzymała dłużej niż powinna, wiecie, jeśli chodzi o okna aktywności. Ona w ogóle jest taka cierpliwa, w ogóle się nie zgłosiła nawet do jedzenia, żeby zjeść, ale jak już ją przedstawiłam tak samo, powiedziałam, no i koleżanko, dawno nie jadłaś, no to zjadła bardzo dużo, także no po prostu była chyba taka, wiecie, ciekawa tego, co się dzieje naokoło, chociaż nie był to jej pierwszy raz na placu zabaw, ale myślę, że te kolory żółto-czarne też jej się bardzo podobały. A jeszcze dzisiaj wieczorem albo po południu, zobaczę, kiedy będę miała tutaj jakieś okienko z Malusią, skoczę do Oszą i pokażę Wam taki mały przegląd wiosennych rzeczy, co tam ciekawego teraz można znaleźć, chociaż z tego, co kojarzę, to ta
ten dział trochę się pogorszył, więc zobaczymy, co to będzie dostępne. Myślę, że całego filmu nie ma co z tej serii robić, tylko po prostu tutaj Wam pokażę. Nie wiem, czy wiecie, ale Barbora, no jeśli robicie tam zakupy, to pewnie wiecie, że Barbora niestety z Polski się wycofuje i przyszły właśnie nasze ostatnie zakupy, takie miszmaszowe, bo wyprzedawali wszystko tak naprawdę, więc stwierdziłam, że porobię zapasy. Jest mi mega smutno, bo naprawdę w Barborze było mi tak wygodnie wszystko robić, był dostęp do naprawdę masy często niedostępnych produktów w wielu sklepach i dużo chemii, kosmetyków, płyny do prania, ceny naprawdę spoko, jak patrzyłam w sklepach, niewiele różniące się od tych w sklepie, no zamawiałam tam naprawdę wszystko, no szłam tylko po świeże mięso, świeże rybki, a to dlatego, że po prostu lubiłam, wiecie, tak wybrać mięso, wybrać rybę. Ale czy Lili teraz nie może mąki i czasem łatwiej mi wybrać coś bezglutenowego niż nie z mąki pszennej, jak na przykład takie wafelki zwykłe i oni mieli taki dostęp do takich rzeczy. Dajcie znać, gdzie robicie zakupy, jeśli robicie takie przez internet. Będę musiała sobie odnaleźć coś innego. Wiem, że jest coś na fy, ale nie do końca tam mi pasowało i też było na pewno dużo drożej. Także tak, mamy tutaj gąbki kuchenne, wziąłam takie różne płyny, uwielbiam taki do łazienki o zapachu mydła marsjalskiego, ale niebieski. Jeszcze mam dwa takie, więc nie będę teraz, nie kupowałam, ale wzięłam sobie właśnie taki do kuchni do spróbowania. Wzięłam też do drewna, bo bardzo mi się ta firma właśnie zaczęła sprawdzać. Dzięki Barborze. Do luster akurat mi się kończy i chcę u Lili wyprać dywan, bo ma bardzo brudny. Więc o tak. No i mówię, tych bezglutenowych jest bardzo dużo. Jakieś takie właśnie kuleczki, wafelki. Tutaj mamy cytryny. Wziąłam też na zapas tutaj makaron bezglutenowy taki, biszkopty, tak sobie pomyślałam, że może jakieś ciasto będę robiła, jak wejdą już takie, wiecie, świeże owoce. I wziąłam też takie babeczki z czekoladą bezglutenowe, zobaczymy. Makaron kukurydziany, jeszcze te kuleczki, wafelki, cukier, moje ulubione ogórasy, kukurydza. No właśnie, pan już wody nie przyniesie ciężkiej. Zobaczcie, jaki piękny kalafior, jakie wielkie, piękne rzodkiewki i takie wszystko zimne, świeżutkie. No naprawdę byłam bardzo zadowolona. Tutaj mamy Lili sery ulubione. Wzięłam taką babeczkę, tak awaryjnie, żeby była do kawy, jak ktoś przyjdzie. I proszę, jogurciki, taki fantazja czekoladowa. Tutaj też taka sam, oj. Bieluszki wzięłam też, takie danio stracciatella, zawsze kupowaliśmy inną, ale nie było akurat. Wzięłam masełka, tutaj jeszcze więcej jogurtów, one były po niecałe 2 złote, więc no, my dużo jemy jogurtów, ja szczególnie bardzo lubię. Te lubię do koktajli, mamy masełka, ser i serki Philadelphia, też je uwielbiam, też były w promocji. No i mam w garażu dużo, dużo wody. Także trochę zapasu jest. No szkoda, mega, mega mi przykro, że ich nie będzie. Bo co najpierw robili? Co najpierw musieli zrobić? Zbierać jagody. Tak, winogronka. Brokatem? Chyba nie da rady, to jest brokat, to nie piseczek. Tak, najpierw zebrali winogronka w ogrodzie, a później co robili? Tak. Musisz go ułożyć i przykleić na karteczkę. Co będzie na samej górze, co będzie na samej dole. Ej, jednego nam brakuje? Nie. Nie, dobrze. No. Myszko, który z obrazków będzie na samym dole? Co będzie na samym dole, kochanie? No pomyśl, co jest na dole? Na dole mamy nóżki, czy na dole trzymamy parasol, czy na dole jest głowa? Co jest blisko ziemi? Nałóż obrazek. Jak to będzie? Tak. Tak. Ekstra. I na końcu? Brawo. Posłuchaj. Umieść nalepkę chmurkę u góry obrazka. Gdzie jest góra? Brawo! Dobra, choinka kupiona. Jak choinkę mamy kupioną, to co było potem? Czyli co? To.
A co to jest to? Co tutaj się dzieje? Nie wiem. No co robią dzieci? Stroją choinkę. Stroją choinkę, super. To? Tak. Bardzo dobrze, no najpierw trzeba ją ubrać, tak? A na końcu co jest? To. Czyli co? Co się dzieje na obrazku? Że się cieszą dzieci. Cieszą się dzieci, bo... No i byłam w tym Oszą, nagrywałam wam tam różne przebitki, ale powiem wam szczerze, że jestem trochę taka z tym Oszą, nie wiem, kiedyś jak nagrywałam wam stamtąd film, no to był taki pełen przegląd rzeczy, które teraz można dostać w Oszą, a teraz ten dział jest jakiś taki bardzo mały, no i też jest dużo, dużo drożej, o wiele taniej, gdzieś tam można teraz rzeczy dostać i lepsze jakościowo w Sinsayu, w Smyku, na przecenach, a z tymi składami tam było różnie. Przeglądnę sobie to, co wam tam nagrałam. Więc właśnie na początku ten dział jest mocno okrojony i nic już nie jest tak, wiecie, nie ma takiego szerokiego, dużego asortymentu jak kiedyś. Na pewno na co zwróciłam uwagę, to takie getry dla dziewczynek. Ja zamawiałam je Lili i one, zamawiałam je i kupowałam Lili. One naprawdę bardzo dobrze się sprawdzały. 22 zł, dwie pary, więc naprawdę spoko. Do przedszkola, do żłobka, jak potrzebujecie, są naprawdę fajne. Następnie zwrócił moją uwagę taki fioletowy komplet. Nie sprawdziłam niestety tutaj składu, ale sprawdziłam później z bardzo podobnego materiału komplecik i niestety był on poliesterowy. No ja patrzę na skład, żeby to jednak była bawełna niż coś takiego sztucznego, w czym się dziecko po prostu poci, a szkoda, bo był bardzo ładny. Jak potrzebujecie do żłobka, czy też właśnie do przedszkola, są tam fajne takie bluzeczki z długim rękawem za 11-10 zł bawełniane, więc jakby to uważam, że akurat warto kupić. I znowu musicie mi wybaczyć, ale dział dla chłopców jakoś tak, wiecie, omijam, no mnie interesuje mnie, bo mam jednak dziewczynki i jakby nie widzę tak nic w chłopięcych ubraniach takiego, co by mnie miało mocno urzec, natomiast na pewno ładne tam były rzeczy takie związane z misiami, liskami, takie właśnie leśne motywy, chyba takie mi się najbardziej podobają, jeśli chodzi o chłopaków. Było też troszkę bodziaków i to, na co wam zwracam uwagę w Oszą, to to, że tam macie dostępne maleńkie rozmiary. Tutaj wam chyba, nie wiem czy nagrałam, ale to był rozmiar 56, ale były też 40 coś. Naprawdę te rozmiary były malutkie, więc jeśli spodziewacie się malutkiego bobaska albo urodzi się któryś z was wcześniak, no to tam znajdziecie takie malutkie ubranka. Ale na pewno jak będziecie na tym dziale, to oprócz takich bobaskowych rzeczy zwróćcie uwagę na takie opaski, czapeczki, skarpety, bo one nie kosztują bardzo dużo w Oszą, a są właśnie bawełniane i dosyć spoko wychodzą cenowo. Także no jak widzicie, nie mam takiego pełnego przeglądu, bo nie widziałam już tam aż tak dużo ciekawych rzeczy jak kiedyś. Ten dział przynajmniej w Rumi, bo ja byłam w Rumi, się bardzo zmniejszył. Dajcie znać, jak wygląda u was, czy dalej jest dużo takich ciekawych rzeczy. Może gdzieś będę w Oszą w innym mieście, może gdzieś w Gdańsku, gdzie on jest większy, to też ten wybór rzeczy będzie większy, bo teraz to nic nawet nie kupiłam, bo nic szczególnego tak nie zwróciło mocno mojej uwagi. No jedynie na co bym się mogła zdecydować, to jakieś właśnie takie dwupaki leggingsów, bo one naprawdę były spoko, ale teraz one też były tak dziwnie numerowane na, wiecie, 40 parę miesięcy, 50 parę miesięcy, więc bałabym się, że po prostu nie trafię, bo Lili też jest wyższa. No jest wyższa jak na swój wiek, chociaż w sumie jak chodziła do przedszkola, to dzieci były podobnym do niej wzrostem, ale często jak tutaj mówię, że kupuję jej na 110, to dostaję jakieś tam komentarze, ojej, a moje dziecko nosi 98, 104, no my też 104 nosimy, ale myślę, że gdzieś tam w przeciągu paru miesięcy to się zmieni, więc bez sensu, żebym kupowała, wiecie, dalej 104, bo mam dużo tych ubrań, więc już raczej tak na lato, na jesień i na następną zimę już staram się właśnie wchodzić w 110, a te ubrania w Oszą są takie specyficzne, bo one są raczej szersze, większe tutaj, a krótsze, a jednak Lili staram się kupować jakieś parki, jakieś dłuższe bluzy niż właśnie takie króciutkie bluzeczki, bo w tym wygląda, jakby to było małe, nawet jeśli rozmiarowo jest dobre, to jak jest właśnie tak skrojone, właśnie takie jakieś przykrótkawe, no to dla niej to wygląda w ogóle jeszcze na mniejsze. Byłyśmy po drodze jeszcze w Rossmanie, także dla mnie to jest, ojej, jak fajnie, że można załatwić sprawy różne po drodze, i kupiłam takie chusteczki zapobiegające farbowaniu, były na promocji. Tutaj Lili sobie wybrała książkę. Ja już generalnie nie kupuję książek, bo wypożyczamy z biblioteki, bo mamy ich tak dużo, że naprawdę no, za dużo. Ale z racji tego, że ostatnio była na wystawie z tatą właśnie na dinozaurach w Gdańsku, jest jak coś,
w jakimś tam centrum handlowym. Taka naprawdę ogromna. I ma teraz właśnie miłość do dinozaurów, dlatego rano był placek z dinozaurami. No i wybrała sobie książeczkę, więc mówię, dobra, weźmiemy. A my w ogóle tą serię mieliśmy z biblioteki, tylko jakąś o autobusach, pojazdach, bo to są takie właśnie ruchome elementy i tam też coś takiego było. Także będziemy czytać. Wzięłam sobie też maszynki, też były właśnie na promocji. Poszłyśmy też, wszystko w sumie było prawie na promocji. Wzięłyśmy też płyn do płukania, też był na promocji. Tak, zaraz ci poczytam. Wzięłam też szczotkę do peelingowania, tylko nie kładź się na niej. Lili, nie kładź się na niej. Też właśnie była na promocji. Kiedyś taką już miałam, ale mi, słuchajcie, spleśniała w łazience, więc będę musiała ją wyciągnąć. Zauważyłam, że taki jest brzydki osad. I to, co wzięłam, to hit, którego widziałam na jakimś takim Instagramie bardzo, wiecie, związanym z włosami, z pielęgnacją, jako taki hit i naprawdę tak, włosy są po tym miękkie. Spróbujcie sobie koniecznie tej odżywki. Wzięłyśmy też mydełko do rąk, chciałam w saszetce, ale nie do dolania, ale nie było żadnego właśnie hipoalergicznego, więc musiałam wziąć taki. Skończył mi się peeling, więc wybrałam taki migdałowy, nie szczególnie ma jakiś taki mocny zapach, taki, nie wiem, no wiecie, wyraźny, ale może być. Balsam też mi się skończył, zdecydowałam się na ten z Bibi od Ewy, bo parę już kosmetyków od niej mam i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzają, a ja potrzebuję coś, co naprawdę mocno nawilży, bo mam raczej mocno suchą skórę na ciele. I termoochrona do włosów też była na promocji, jak suszymy, super. Jak suszymy, czy szczotki używam, takiej, wiecie, gdzie jest ciepłe powietrze, to właśnie sobie zawsze spryskujemy i ja i Lili. Nagrywam wam parę dni później ten właśnie materiał odnośnie tego balsamu, którego sobie kupiłam, Ewy Chodakowskiej. Słuchajcie, nawet się nie spodziewałam, że on będzie tak dobry, tak nawilżający. Żałuję, że nie nagrałam moich kolan wcześniej, ale słuchajcie, one były bardzo czerwone, takie, ja nie wiem od czego, ale takie podrażnione. Używałam nawet, kurczę, nie widzę teraz, o! Używałam nawet linii takiego żelu specjalnego właśnie do skóry normalnej, suchej, wrażliwej, takiej atopowej, ale on mnie w ogóle szczypał i po prostu no niczym, jeszcze jakimś innym jej balsamem, nic nie pomagało, a tym posmarowałam się, nie wiem jak go używam, 4 dni i naprawdę mi to schodzi z kolan, już wyglądają o wiele, wiele lepiej. A może wam pokażę w ten sposób, że na ten moment ona jest o taka. Czy widzicie, tutaj mam taką suchą plamę, to takie typowo tarczycowe. Tutaj mam takie suche, ale ona była podrażniona, wręcz czerwona, w ogóle widzicie, taką suchą skórę. I naprawdę ona się zaczyna goić tutaj. Już ten biały ślad to jest gojenie się po takim naprawdę zaczerwienionym, za, nie wiem, takie ognisko po prostu było czerwonego, ja nie wiem od czego. I ten balsam naprawdę pomaga. Jeszcze widziałam ostatnio Ewy Pachulskiej taki krem brązujący, nadchodzi wiosna, zaraz lato, pewnie dużo czasu na opalanie się nie będę miała, więc chcę już zacząć używać właśnie peeling plus później taki balsam. W ogóle właśnie wróciłam do właśnie peelingu tą szczotką i też fajnie się wszystko robi, tak skóra się robi taka bardziej jędrna. Kiedyś byłam bardzo w to wciągnięta, żeby, wiecie, się tak peelingować w kierunku serca, szczotkować na mokro i bardzo to lubię. Także wleci za chwilę balsam brązujący i będzie super. To był, słuchajcie, bardzo długi dzień z moimi dziewczynami. Lecę już kąpać Melusię, bo już płaczę. Jestem za nie tak bardzo mocno wdzięczna. Jestem taka szczęśliwa, że one są. Nawet jeśli czasem mam jakieś dołki, gorsze chwile, wiecie, nocki, cokolwiek, to i tak cały czas codziennie czuję taką wewnętrzną radość i wewnętrzne szczęście za nie, że one są zdrowe, że mam udane porody, że są takie wspaniałe i cudowne i po prostu je lubię. Po prostu lubię z nimi spędzać czas. Mąż już rozbiera malutką, także lecę ją kąpać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Pa!